To jest zrównoważony rozwój. Podcast o tym, co należy zmienić w gospodarce, energetyce i naszych społeczeństwach, by zapobiec najbardziej dramatycznym skutkom zmian klimatu. Usłyszysz tutaj, dlaczego niezbędne rozwiązania nie zawsze są wprowadzane w życie i jak możemy zmienić ten stan rzeczy. Zapraszam Pawła w dzisiejszym odcinku moim gościem jest Kacper Pobłocki, antropolog społeczny i historyczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek takich jak Kapitalizm, Historia Krótkiego Trwania, czy nominowana do nagrody NIKE Książka Hamstwo. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Będziemy rozmawiać o wątkach, które poruszasz w książce, które wiążą się z tematyką tego podcastu, ale na początek chciałbym nawiązać do artykułu. Który, twojego autorstwa, który ukazał się w listopadowym numerze magazynu Pismo, w którym poświęcony jest ogólnie mówiąc pieniądzu, natomiast jest tam taki fragment, w którym piszesz o tym, że inflacja, z którą obecnie mamy do czynienia i ta sytuacja gospodarcza, jest wynikiem tego, że kapitalizm, w którym mieliśmy do czynienia z tanią energią, tanimi surowcami, tanim mięsem, tanimi. Produktami dzięki raz kosztom środowiskowym, które się z tym wiążą, które nie były wliczone w cenę, dwa, z wykorzystaniem bardzo często taniej siły roboczej, że ten kapitalizm w takiej formie powoli dobiega końca. No i nawiązując do tego, chciałem zapytać zapytać Cię, jak uważasz, czy ten kapitalizm, który jest uzależniony od wzrostu gospodarczego, czy ten wzrost gospodarczy w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek stopniu jest do utrzymania, biorąc pod uwagę te okoliczności, z którymi się zmagamy, ale też Twoje badania antropologiczne, historyczne, dotyczące dziejów kapitalizmu. Jakie wnioski z tego płyną dla tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy jako globalna społeczność? Ja, ja postanowiłem napisać tę książkę Kapitalizm, bo fascynowało mnie to. Co stoi za tym hasłem, bo to jest takie słowo, które jest odmieniane przez wiele różnych przypadków. Po 1989 roku pojawiła się taka idea, że w Polsce budujemy kapitalizm. No generalnie wszyscy o tym kapitalizmie mówią, a jak się na to spojrzy, a jak się zada komuś pytanie, jakby co mają na myśli przez kapitalizm, to okazuje się, że tutaj pojawiają się bardzo różne odpowiedzi, że to jest bardzo nieostre, rozmyte pojęcie. Więc ja chciałem się trochę no, pogrzebać, co za, co za tym stoi. No i jako antro antropolodzy, antropolodzy to jest jakby to jest taka grupa badaczy, która tak jak Malinowski kiedyś pojechał na wyspy, wyspy Trobrianda, no i tak zadaje trochę głupie pytania, tak? Jak, czy jakby bada obcą kulturę, zadając w pewnym sensie takie fundamentalne pytania. Więc to, co mnie interesowało, jak czytałem dużo takiej literatury ekonomicznej. To natrafiłem na taką jedną, taką jedną rzecz, która ciągle się pojawiała, a mianowicie wszyscy ekonomiczni eksperci zakładali, że jeżeli gospodarka rośnie w skali 3% rocznie, znaczy, że to jest taka, to jest super, tak? Jeżeli rośnie, to jest ok Jeżeli rośnie powyżej 3%, no to w ogóle rewelacja tam wzrost gospodarczy, cud gospodarczy, ekstra, typu nie wiem, Chiny przez ostatnie, znaczy przez latach 2000- i, i później. No a jak, a, jak, a jak wzrost spada poniżej tych 3%, no to się zaczynają martwić, tak? Mówią, ojejku, już tutaj się zacznie pojawić recesja, już ten już kryzys i tak dalej. No i mnie trochę zaczęło to interesować, jakby skąd te 3%, jakby dlaczego wszyscy tak zgodnie zakładają, że te 3% to jest taka, no taki, taki próg troszkę, tak? Powyżej którego jest super, a poniżej którego jest, jest niedobrze. I to jest głupie pytanie, ale ono mam wrażenie, jakby pozwala nam odkryć taką niepisaną żelazną zasadę tego systemu, w którym żyjemy, mm -hmm. czyli takie przekonanie, że właśnie, że gospodarka musi rosnąć w skali 3% rocznie. I teraz skąd to się wzięło? Dlaczego 3%, a nie tam, nie wiem, 8 albo półtorej? No wzięło się moim zdaniem z tego, że tak po prostu było. To znaczy od mniej więcej 1870 roku, ja w tej książce Kapitalizm twierdzę, że to jest taki próg współczesności, znaczy ten świat, w którym my żyjemy, który się tak kończy, powoli. On się narodził w 1000, około 1870 roku. No i jedną z rzeczy, które wyróżnia ten świat, który my żyjemy, tego, który był wcześniej, to jest właśnie to, że żyjemy w świecie wzrostu. To znaczy, że mamy takie przekonanie, że z roku na rok ma rzeczy przybywać. I te 3% to jest jakby taka, powiedzmy, statystyczny wymiar tego przekonania. Statystyczny wyraz tego przekonania, ale my, jakby, no, też mamy takie przekonania, na przykład, że, nie wiem, nasze dzieci powinny mieć trochę lepsze życie niż, niż my, tak? Że, że, jak, no, że, nie wiem, że, że kariery powinny się rozwijać, jakby że ludzie powinni mieć więcej albo mieć lepsze rzeczy, tak? Że generalnie powinno być rzeczy. Więcej. No i faktycznie, jak spojrzymy na badania wzrostu, a są takie bardzo proste dane, na przykład Angusa Madisona, takie najbardziej elementarne dane dotyczące wzrostu gospodarczego historycznie i też jakby na całym świecie, no to okazuje się, że mniej więcej, jak spojrzymy na gospodarkę globalną właśnie w, w ciągu tych ostatnich 150 lat, no to czasami było więcej, czasami było mniej, ale średnio wychodzi te 3%. Więc ta zasada się po prostu wzięła z tego, że tak było, no i teraz tego się nie da utrzymać z różnych względów. Trochę wspominałeś o kosztach środowiskowych oczywiście, tak. Pewnie będziemy o tym za chwilę jeszcze mówić więcej. Natomiast taki najbardziej elementarny powód, dla którego to jest nie do utrzymania, jest powód matematyczny, to znaczy, bo nam się wydaje, że 3% to jest to jest niewiele i to tak brzmi mało, prawda? Bo to jest jakby 3, to jest niewielka cyfra, ale to jest bardzo dużo, to znaczy, bo to jest 3%, które się, które się odkłada trochę tak jak kula śniegowa, nie? więc jeżeli w dniu w roku 0, czyli no w tym roku mamy powiedzmy wartość 100, no to za, za rok mamy 103. Ale za dwa lata to 3% już nie jest od tych 100, tylko od tych 103. Czyli innymi słowy, te 3% bardzo szybko zaczyna rosnąć w takim wręcz geometrycznym, jakby w, w, w geometrycznym wymiarze. I jakby teraz z głowy, bo ja mam bardzo słabą pamięć do cyfr, natomiast generalnie chodzi o to, że w skali pokolenia robi się ponad 200% zmiany od 100 do 200. Czyli innymi słowy,. Ten świat w ciągu 20-30 lat zmienia się nie do poznania, jeżeli nawet on rośnie o 3%, o 3 rocznie, bo te 3% się cały czas jakby odkłada i ono rośnie i rośnie i rośnie. Więc stąd się na przykład bierze takie przekonanie, że, że mamy nie wiem konflikty pokoleń, tak? że każde pokolenie żyje w innej rzeczywistości niż pokolenie wcześniejsze. Tak? Że, no i to w technologiach najlepiej widać, więc jeżeli założymy, że te 3% Wzrostu rocznie, to jest jakaś nowa technologia na przykład, tak? czy jakaś nowa usługa, jakiś nowy produkt, produkt i tak dalej. No to widzimy, że w skali właśnie tych dwudziestu paru lat no, mamy do czynienia z istną rewolucją. I faktycznie ten świat, w którym myśmy, który się właśnie kończy, ten, ten, ten świat kapitalizmu, możemy to nazwać, możemy to nazwać inaczej, trochę nie ma znaczenia, jak to nazwiemy. Fakt jest taki, że jest to gospodarka oparta właśnie na tym trzyprocentowym wzroście. No, ona opiera się właśnie na tym, że, że, że ten świat się bardzo szybko zmienia, i ta zmiana jest bardzo widoczna, na przykład, tak? No i teraz powód, dla którego to jest nie do utrzymania, jest taki, że, że 3% od złotówki to jest tam niewiele, to są 3 grosze, a 3% od nie wiem, miliarda to jest o wiele dużej, o wiele więcej tak? w skali rocznej. Więc z tego powodu przez długi czas, jak gospodarka globalna nie, nie była duża, to te 3% rocznie było w stanie, można było spokojnie wyciągnąć. Natomiast teraz jakby skala gospodarki jest na tyle ogromna, że to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. No, wręcz, wręcz to jest taki szaleńczy, szaleńczy pomysł, żeby trzymać się kurczowo tych 3%, bo tak jak mówię, no nie ma żadnego racjonalnego powodu, że dla którego 3% to jest super, a 2% to jest już niedobrze, a tam i to jest w ogóle masakra, więc no i jakby też książka opisuje takie różne sztuczne sposoby na utrzymywanie tych 3%. Jednym z tych sposobów jest właśnie finansjalizacja, czyli wzrost, który jest generowany nie jakby w sferze powiedzmy materialnej produkcji. gospodarki, mhm. produkcji, czyli ale też i usług, jakby tych rzeczy, które, które mają, które czemuś służą, tak, które mm, które pozwalają ludziom coś zrobić albo coś osiągnąć, i tak dalej, tylko w sferze czysto finansowej, które jakby my nie, która nie dotyka naszego życia w taki bezpośredni sposób, w tym sensie, że, że nie wpływa na nasze życie, tak że możemy coś, nie wiem, coś kupić fajnego, czy coś, coś nam ulepszy, jakby nasze, nasz dobrostan. No więc, no i tutaj główny hasło to jest właśnie finansjalizacja, taki bardzo ważny proces, który. Odbywa się gdzieś tam w daleko, no, w zamkniętych pokojach na Wall Street, który ma bardzo duże przełożenie na nasze życie, ale jakby nie w taki właśnie sposób, że coś tam zmienia na, na lepsze, no ale właśnie finansjalizacja, czyli pompowanie wzrostu właśnie w tym sektorze finansowym, a nie w sektorze materialnej, hmm produkcji czy wytwórczości czy usług też, bo usługi też są ważne mimo że wiele, wiele z nich nie ma takiego bezpośrednio materialnego charakteru, prawda? No więc więc ile jest tam jest sposobów, żeby utrzymać te, tego, tego te 3%, mimo że no, sama idea jest szaleńcza wręcz. Więc, więc jakby to jest taki czysto matematyczny powód, do którego te 3% jest nie do utrzymania, natomiast no więc na przykład Tomasz Piketty, który jakby też, ma, który ma podobne dane, które jakby trochę potwierdzają to, to co ja wyciągnąłem na podstawie danych te, te wnioski, które wyciągnąłem na podstawie danych Magnusa Angusona. No on mówi, że mniej więcej, że czeka nas tak półtorej roku, półtorej procent w skali roku wzrostu. Co? To i tak jest duże w przypadku wielkich gospodarek, takich jak gospodarki właśnie amerykańska czy europejska. Tak, to jest i tak, i tak dużo. I pytanie, czy, bo jakby taką ważną rzeczą, którą trzeba sobie w głowie jakby rozdzielić, to jest wzrost i zmiana, tak? Bo, bo jak spojrzymy historycznie, to generalnie gospodarki raczej rosły tam w, w skali, nie wiem, 1% rocznie, czy nawet mniej. a to nie oznacza, że się nic nie zmieniało, prawda? A też jakby no, spójrzmy na technologię, to, to nie jest tak, że że nasze życie zmieni się po tym, jak będziemy mieli nowy rodzaj, jakby nowy model iPhone'a, prawda? Ta zmiana technologiczna, która, która, kto, kto, w której my żyjemy, często jest taką zmianą czysto, no, bardzo powierzchowną, tak? Więc jakby, w której właśnie chodzi o to, żebyśmy wyrzucili stary model i kupili nowy model jakiegoś urządzenia, mimo że ono jakby nie jest jakąś samo w sobie, ta zmiana nie jest rewolucyjna. Więc chodzi mi o to, że, że można sobie, czy znaczy, że warto sobie wyobrazić świat, w którym nie mamy wzrostu takiego, rozumiemy, y, dzisiaj, ale to nie oznacza, że nie ma rozwoju, tak, znaczy, że nie ma zmiany. Oczywiście, że zmiana jest, ale być może będzie tak, że, 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 że dóbr materialnych nie będzie przybywać, tak. Nam na przykład co, jakby, jak sobie to wyobrazić, że w zasadzie y, Mamy taką rzeczywistość, której jakby mamy taki pewien konstans, jeżeli chodzi o dobre materialne, No na przykład trzeba sobie zacząć lepiej radzić z naprawą tego, co jest na przykład. Tak? Czyli jakby cała kultura naprawy, tak, te wszystkie zakłady, tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o starym zegarze, tak? który stoi za tobą, który zestać od babci, no więc wszystkie te jakby sektor usług właśnie naprawy. Rzeczy, które mamy, no to wszystko podupada właśnie dlatego, że żyjemy w świecie, w którym trzeba kupować nowe rzeczy, po to, żeby sprostać temu wymogowi 3%, 3 wzrostu rocznie, który, tak jak mówię, no jest, jest po prostu wysany z palca, w tym sensie, że jakby nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego to ma być taki benchmark, miara jakby zdrowej gospodarki. To jest bardzo istotne, o czym mówisz, zwłaszcza, że cały czas nie ma przypadków rzeczywistego dekaplingu tego zużycia dóbr materialnych od wzrostu gospodarczego. Są kraje, u których faktycznie emisje gazów cieplarnianych spadają pomimo wzrostu gospodarczego, ale nie ma jakichś reprezentatywnych przykładów, które by wykazywały na podstawie empirycznych danych, że możemy ciągnąć ten wzrost gospodarczy, a mimo to zmniejszać ilość zasobów, które. Zużywamy, zużywane są przez naszą gospodarkę i to dotyczy wszelkiego rodzaju zasobów, surowców, ziemi, różnych metali itd. Tak tak Natomiast chciałbym się jeszcze cofnąć do tego, o czym mówiłeś na samym początku, czyli że w latach 90. wszyscy chcieli naśladować ten kapitalizm, chcieli budować kapitalizm w Polsce i tworzyć to, co obserwowali w krajach zachodu. Natomiast Parę też rzeczy, mam wrażenie, w tamtym okresie zniknęło z dyskursu. Między innymi nie rozmawiano praktycznie o różnicach klasowych. Jedyna klasa, o której mówiono przez dwie dekady, czy nawet dłużej, to była klasa średnia, a poza tym pojęcie klas się chyba w dyskursie za bardzo nie pojawiało. I mam wrażenie, że w ostatnich latach to się trochę zmienia. W właśnie w twoich książkach o tym piszesz, Inni autorzy, na przykład też Adam Leszczyński w Ludowej Historii Polski, też pokazuje jak wygląda historia naszego kraju z perspektywy klasy ludowej. Notabene te książki, bardzo hamstwo Twojego autorstwa i właśnie ludowa historia Polski bardzo ciekawie się zgrywają i z trochę innego ujęcia pokazują tą w jakiś sposób zbliżoną tematykę. Natomiast moje pytanie jest takie, czy biorąc pod uwagę, że zaczynamy z powrotem mówić o, o klasach, o podziałach klasowych, czy nie zaczynamy powoli wracać do sytuacji, gdzie w społeczeństwach będziemy mieli mm, silny podział na klasy w, w odróżnieniu od sytuacji, którą mieliśmy w drugiej połowie XX wieku, gdzie te różnice były relatywnie niewielkie. Czy te różnice będą narastać? Wszystko, wydaje się, że wszystko na to wskazuje. Znaczy, te różnice już urosły bardzo wyraźnie. To też jakby świetnie pokazuje Piketty, tak, w swoich książkach, że skala podziałów klasowych teraz jest, jest tak duża, a być może nawet większa niż jak na przełomie XIX i XX wieku. Czyli jakby jak ten moment, ten okres historii, którym pamiętamy, jakby no, jakby <śmamy> arystokrację, pałace z jednej strony, a z drugiej strony biedotę w slumsach. No, to teraz też tak wygląda, z tą różnicą, że w tej chwili jakby na siebie nakładają się dwa rodzaje nierówności, i to jest też jakby różnica między tym światem, w którym my żyjemy, a z tym światem, który, który skończył się około 1870 roku. Że świat na początku XIX wieku to był świat uniwersalnych różnic klasowych. To znaczy, nie miało to większego znaczenia, gdzie się urodziłeś, w którym miejscu na świecie się urodziłeś. Ważne było to, czy się urodziłeś właśnie w arystokracji, czy tam, nie wiem, w chłopstwie. Tak? No i jeżeli urodziłeś się chłopem, to nie miało to większego znaczenia, czy to był chłop w Niemczech, nie wiem, w Rosji, w Japonii, w Ganie czy w Meksyku. To jakby i to najlepiej widać właśnie w statystykach dotyczących długości życia że tak naprawdę jakby życie chłop, właswy chłopskiej w każdym zakątku świata wyglądało bardzo podobnie wówczas. No i podobnie z arystokracją. Arystokracja też była bardzo kosmopolityczna, tak? Jak czytamy, nie wiem, w XIX wieczną literaturę rosyjską, to tam jest ciągle francuski, jakby To był jakby język arystokracji w ogóle w Europie. Sanskryt był takim językiem w Indiach, w Chinach też był taki język, jakby elit, tak? No więc to jest świat jakby uniwersalnych różnic klasowych. I to, co, to, co się pojawiło w XIX wieku. To są nierówności przestrzenne, które mają trochę inny charakter. I dzisiaj um, ważniejsze jest to, nie w jakiej klasie się urodziłeś, tylko w jakim miejscu na świecie się urodziłeś, urodziłaś. Um, bo, I to też właśnie widać, statystyka długości życia. Więc jeżeli urodzisz się chłopem, czy chłopów już nie ma, ale tak był robotnikiem, powiedzmy, tak? Więc jeżeli urodziłeś się w rodzinie robotniczej, nie wiem, w Szwajcarii. No, to masz zupełnie inne życie, niż jak urodziłeś się w rodzinie robotniczej w Indiach, prawda? Tak? Jakby to wiemy, to jest gdzieś tam mm -hmm. oczywiste, tak? Ale ta, ta oczywista, oczywista oczywistość gdzieś tam nam umknęła. Więc yy, kluczowe tutaj są nierówności przestrzenne, bo okazuje się, jakby to, no i to jest ten podział na kraje bogate i na kraje biedne. Yy, ja stawiam taką tezę, że to jest dosyć nowy podział. Wcześniej tak, tak to nie wyglądało. Były biedne bogate grupy i biedne grupy. I w każdym społeczeństwie no się rozkładały mniej więcej podobnie. Każde społeczeństwo dzieliło się na bogatych i na biednych. A teraz mamy podział na bogatych i biednych w ramach społeczeństw, czyli te nierówności klasowe, a oprócz tego mamy jeszcze nierówności przestrzenne, czyli zamykanie się... Stąd migracje są teraz bardzo ważnym tematem, prawda? Bo to jest naj, naj, najprostszy sposób awansu społecznego, po prostu przeniesienie się z biednego kraju do kraju bogatego. I nawet jeżeli jesteś, nie wiem, robotnikiem w takiej Szwajcarii, to masz lepsze życie niż nie wiem, bycie w klasie średniej w Albanii, tak? Czy w Indiach? Więc no i, i, i to jest jakby kluczowy problem, bo z tymi nierównościami klasowymi, to wiemy, jak sobie z tym poradzić. to Podatki są jakby najprostszym sposobem, żeby mm, coś z tym zrobić. Wiemy też, że te nierówności są po prostu niedobre dla wszystkich, tak? To jakby jest też osobny temat. Tak? że one po prostu y no, już tak y, mówiąc bardzo skrótowo, i to świetnie pokazuje Karl Polani w swojej książce Wielka Transformacja, jakby nierówności tak wielkie jak te właśnie z początku XX wieku prowadzą no jakby do faszyzmu i do wojen. Tak? To jest jakby bezpośredni, bezpośrednia konsekwencja tego. Stąd te y, 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 społeczeństwa powojenne wyciągnęły tę lekcję tak, i na całym świecie starały się zbudować bardziej równościowy. Model stąd państwo dobrobytu, czy to w wersji zachodnioeuropejskiej, czy to w wersji socjalistycznej u nas. Teraz o tym zapominamy, okej, okay, więc wraca się do tego tematu, ale wydaje mi się, że tutaj mamy znaczy różnica między nami a ludźmi, którzy um, zastanawiali się, co zrobić z nierównościami, powiedzmy w 1945 czy 1946 roku, jest taka, że my jakby no, żyjemy właśnie w świecie nierówności przestrzennych. I, no i jak, je roz, jakby jak to rozwiązać, to jest jakby no, nowa dyskusja. I teraz dlaczego to jest ważne z punktu widzenia <coughs> ekologii. No to jest bardzo bardzo istotne, może jeszcze ci przerwę tutaj w tym momencie, bo to jest coś, co porusza się, ten temat poruszany jest na szczytach klimatycznych bardzo często i nie ma woli w krajach zachodnich, to jest coś, o czym rozmawialiśmy dwa odcinki temu z Bartkiem Wójcikiem. Rozmawialiśmy o tym, że w krajach zachodnich nie ma za bardzo woli do tego, aby zmniejszać nierówności właśnie w krajach globalnego południa, czyli w tych krajach mniej zamożnych, chociaż to jest z szerszej perspektywy patrząc w interesie tych społeczeństw w krajach zamożnych, aby te różnice niwelować, aby można było żyć na w miarę dobrym poziomie materialnym również w krajach. Które leżą poza tym obszarem szeroko rozumianego Zachodu czy krajów rozwiniętych? No tak, I, a też jeżeli spojrzymy chociażby na taką społeczno-przestrzenną dystrybucję emisji, tak, to wiadomo, że najwięcej emisji generują ludzie bogaci mm. i najwięcej emisji generują bogate kraje. Tak? No więc, więc tak, no więc to jest, to jest realne. To jest być może najważniejszy problem polityczny w tym momencie, jak rozwiązać. Relacje między, między bogatymi a biednymi krajami. I, i tak, to z jednej strony mówi, że kraje bogate jakby nie chcą zrezygnować ze swojego bogactwa, jest to gdzieś tam psychologicznie zrozumiałe, że jak już masz coś, to. A nawet trudno, nie chcą się nim podzielić. Nawet nie chcą się nim podzielić, a z drugiej strony kraje biedne. I Polska, tutaj jakby retoryka polskiego rządu jakby idzie w. Polska nie jest biednym krajem, żeby była jasność, tak, ale zachowuje się jakby była biednym krajem. I właśnie mówi, że ale przecież my też musimy nie możemy zrezygnować z węgla, bo musimy jeszcze dogonić Niemcy. Tak już tak, tak, czyli kraje biedne też jakby uważają, że im się tam jakby ten kapitalizm trochę należy. Tak, że oni też powinni jeszcze móc trochę potruć naszą planetę, żeby właśnie dojść do poziomu rozwoju krajów bogatych. Niestety. Niestety jest to dosyć utopijne myślenie, bo po prostu nie da się tego zrobić. No, że gdybyśmy mieli pięć planet, to być może dałoby się to zrobić. Natomiast jakby cały klucz tego systemu polega na tym, że tylko nieliczni mogą być bogaci. Tak, Znaczy tylko nieliczni. Znaczy ten poziom życia, na którym nawet my żyjemy, tak, z globalnego punktu widzenia, jest nawet nie, nawet nie luksusem, tylko jest no, zbytkiem. No Więc, więc, więc to. To, przed czym stoimy, jeżeli, jeżeli udzielimy sobie uczciwe, uczciwie odpowiedzi na te pytania, które tutaj są teraz stawiane, to okazuje się, że, no, że powinniśmy bardzo mocno zmienić to, w jaki sposób żyjemy, żeby uratować tą planetę, czy uratować, czy stworzyć jakieś w miarę sensowne warunki dla, no, dla, dla następnych pokoleń, po prostu. Tak? Więc to są psychologicznie bardzo niekomfortowe. Rejony, bo okazuje się, że trzeba bardzo mocno zmienić dużo przyzwyczajeń. No, ja, ja o tym też myślę z takiej czysto miejskiej perspektywy. Tak? i Często rozmawiamy z architektami o tym, jak architektura może wpłynąć na. Znaczy, jakie architektura może pomóc w walce z katastrofą klimatyczną. No, uczciwa odpowiedź jest taka, że należy przestać budować. To jest jakby, naj, tak, jakby budownictwo to jest tam chyba 40% emisji, i to jest tak naprawdę jedyna, uczciwa odpowiedź, czyli w pewnym sensie architekci jako zawód powinni zniknąć, tak? Czyli ludzie, którzy przygotowują nowe budynki. I to jest dosyć radykalny wniosek, prawda? Znaczy, to jest dosyć radykalna myśl i tak można byłoby... No, z drugiej strony jest dużo na pewno potrzeby do termomodernizacji budynków, tak, żeby one były pasywne pod względem energetycznym, więc chyba jak spojrzeć na to jeszcze z innego aspektu, to ta konkluzja niekoniecznie musi być taka dramatyczna dla architektów. Znaczy, architekci jako... Znaczy architekt, architektura rozumiana w taki sposób, jaki teraz, jakby musi przestać istnieć, tak? To znaczy, tak, architektu, architektu, architekt powinien być coraz bardziej przypominać zegarmistrza, o którym, o którym rozmawialiśmy, mm -hmm. tak? Czyli osoba, która pozwala dbać o to, co jest, a nie budować nowe rzeczy na surowym korzeniu, tak, na szczerym polu. I to jest bardzo niekomfortowa, jakby niekomfortowa, tak psychologicznie konkluzja, bo. To jest trochę jakby pójście w bardzo niezmiane rejony, tak, yy, które jest konieczne. Znaczy, czasu mamy bardzo mało, czy znaczy coraz mniej, yy, a zmiany, które są konieczne, są yy, bardzo, bardzo radykalne. No. Yy, yy, no więc to są wszystko bardzo trudne dylematy. No, no yy, zgadza się. Natomiast yy, myślę, że. Tutaj jako, jakiegoś rodzaju odpowiedzią na to, że niektóre zawody, bo mamy takie też patrzenie, które wynika z tego zaadoptowania zachodniej wersji kapitalizmu do naszej polskiej rzeczywistości. I to, to ciężka, która była powtórzona przez wiele krajów albo która próbowała, którą próbowano naśladować w wielu miejscach na świecie. Przyjmuję, że praca to jest coś, co jest zawsze wartościowe. Natomiast w tym przykładzie, o którym mówisz, ale też w bardzo wielu, myślę, że w branżach można by o tym wspomnieć, wiele rodzajów prac, wiele rodzajów działalności zarobkowej niekoniecznie przynosi korzyści społeczeństwu. Więc może tutaj sensowną odpowiedzią byłoby wprowadzenie gwarantowanego dochodu podstawowego, ale do tego jeszcze dojdziemy, do tego, ten temat chciałbym poruszyć za chwilę. Natomiast jeszcze kończąc tutaj ten wątek walki klas. W epilogu do kapitalizmu piszesz, że zmagania klas pojawiały się przede wszystkim w momencie, gdy linia podziału nie jest jeszcze do końca zdefiniowana co w jakim stopniu obrazuje chyba ten świat, w którym jest, żyjemy w tym momencie. Natomiast biorąc pod uwagę, że te linie podziału chyba się powoli wyklarowują. Mamy 1%, a może nawet 1 promil najbogatszych ludzi na świecie, mamy, którzy z pewnością jakoś sobie poradzą, jakby dotkliwe te zmiany dotyczące globalnego ocieplenia i kryzysu środowiskowego nie były. Natomiast mamy też ludzi pozostałych. Nie wiem, czy ich powinniśmy dzielić na jakąś grupę, czy, czy, czy nie, ale myślę, że pozostała część ludzkości to będą ci, których będzie globalne ocieplenie i wszystkie zjawiska, które mu towarzyszą, dotykać i wpływać na, na ich komfort życia, na, na standard ich życia. No i pytanie, czy, czy w związku z tym... Czy nie jesteśmy na takim progu nasilenia się tych, tych zmagań klas, co można w jakim stopniu w tym kontekście chyba interpretować wydarzenia sprzed paru lat we Francji. Ja mam, tu na, mam tu na myśli protesty żółtych kamizelek. I czy w tym momencie ten proces się nie nasila i czy może współczesne społeczeństwa nie dążą trochę do tego, aby przekształcić się w demokrację klasową, tak jak opisujesz w hamstwie, że pierwsza Rzeczpospolita była demokracją klasową, gdzie tylko klasa wyższa miała prawa polityczne, to to jest coś, co chyba najbardziej widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma żadnych limitów, jeżeli chodzi o wpłaty na kampanię ze strony um, ludzi zamożnych, gdzie ilość pieniędzy w portfelu przekłada się na mhm. wpływy polityczne. To jest zal zalegalizowana korupcja tak naprawdę, jakby ten campaign contributions, tak? No, i pytanie, czy właśnie nie stoimy w związku z tym, ty, z tymi zmianami, które opisałem, na progu takiego nasilenia się walki klas, czyli tego zjawiska, które wydawałoby się w latach 90., że to już jest coś, co dawno zostało zapomniane i co już się nie powtórzy. Mhm. Tak, aczkolwiek to mówię, to też ma bardzo wymierny charakter przestrzenny, więc to te rzuty kamizelki, które których wspomniałeś, na przykład, to też była rebelia y, przeciwko Paryżowi, prawda? Y, i, i, I mnie zawsze interesowało i, i, i pojęcie Warszawki, które w Polsce stało się bardzo gdzieś tam nośne i, i ważne parę lat temu, które właśnie też pokazuje, że na przykład jeżeli chodzi o te nierówności przestrzenne, to w, w Polsce to jest w dużej mierze jakby przepaść między Warszawą a resztą kraju, która się bardzo mocno pogłębiła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Polska ma bardzo wyjątkowy. Wyjątkową strukturę, powiedzmy, demograficzną, bo jest raczej krajem zdecentralizowanym i takim policentrycznym, demograficznie, tak? By taka jest jakby natura jakby Polski. Natomiast te wszystkie zasoby, czy ekonomiczne, czy, czy polityczne, czy kulturowe, się skoncentrowały w Warszawie, co jest bardzo, jakby, nie, niedobrą sytuacją. Jest na przykład jednym z pomysłów, moim zdaniem. W Niemczech jest inaczej, na przykład, tak? Czyli w Niemczech na przykład nie ma jednego miasta, które jest stolicą wszystkiego, tak? Frankfurt jest stolicą ekonomiczną, Berlin jest stolicą kulturową i tak dalej, więc te różne funkcje się rozkładają w różnych miejscach. A Polska jest krajem, który się bardzo mocno zcentralizował, właśnie pod względem, powiedzmy, przestrzennym. I to jest, to jest, i to jest moim zdaniem bardzo duża bardzo duży problem, oprócz tych nierówności klasowych, o których ty mówisz, tak, więc one się, nierówności klasowe i przestrzenne się zazębiają, pojęcie Warszawki to jakby pokazuje, tak, pokazuje, że coś tutaj, że, 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 te, dwie, że te te dwa procesy się w jakiś tam sposób łączą, no i jednak dojście do władzy PiSu na początku zwłaszcza, tak? na początku zwłaszcza, było jakby taką rebelią prowincji przeciwko, przeciwko Warszawie, no i jakby pisma trochę inny język, jakby w którym to mówi, ale czas mówi właśnie o tych elitach i tak dalej, i tak dalej, więc przynajmniej na początku jakby to, był, to, to, to było coś na rzeczy, tak? Jakby wiadomo, że teraz ten jakby projekt pisowski to jest jakby coś zupełnie innego, natomiast natomiast jakby ta zmagania klasowe, czy tam walka klasy, ja trochę nie lubię tego starego języka, tak? Bo e, wiele osób w Polsce się, trochę. znaczy w, w Polsce się wiele osób na to jeży po prostu, tak? E, I od razu masz takie wrażenie, takie przekonanie właśnie, że są jakby taki mecz bokserski, że jest jedna klasa z jednej strony, druga klasa z drugiej strony, przychodzą się ze sobą walczą. No, tak naprawdę chodzi o to, że, że w społeczeństwach, w każdym społeczeństwie są różne grupy, które mają różne jakby interesy, które mają różne zasoby, i bardzo często jest tak, że jedni mają coś, dlatego że inni tego nie mają. I jakby trzeba trochę się z tym skonfrontować i zobaczyć, jakby. I spróbować jakoś żyć razem, tak? Rozumiejąc te różnice, tak? No więc ja na przykład wolałbym żyć w kraju, w którym jednak nie wszystko jest w Warszawie, gdzie jakby rzeczy są bardziej zdecentralizowane. Gdzie na przykład, no tak, tak było w latach 80. w Polsce, że jak ktoś urodził się na tak zwanej prowincji, ja też się urodziłem na prowincji, tak, żeby była jasność, to na, nawet jak jechał na studia do większego miasta, to potem wracał do swojej miejscowości i nie czuł, że jakby przegrał życie, tak? A teraz tak trochę jest, że powrót jakby to. Nie wiem, jest książka Marka Szymaniaka o tych małych miasteczkach i właśnie o osobach, które wróciły. No i one się zmagają właśnie z takim dylematem. Znaczy, mówią, nie, nie, to jakby mieszkanie w małej miejscowości nie jest aż tak złe. No ja bym chciał żyć w społeczeństwie, gdzie ludzie uważają, że to jest super, tak, że to trochę nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz? Tak, e, jakby, że Twój dobrostan nie jest związany z tym, gdzie mieszkasz, a tak jest. No i jakby, nie wiem, no Olga Gitkiewicz, która pisze o wykluczeniu transportowym, tak, jakby hmm. tutaj tematów jest bardzo dużo. Więc ten przestrzenny aspekt nierówności jest niezwykle ważny, tak? Bo to jest jednak, bo, bo mówimy, mówimy, możemy mówić właśnie o takich abstrakcyjnych rzeczach, typu właśnie tam podziały klasowe, klasa wyższa, klasa średnia i tak dalej. Koniec końców nierówności to, o, wyglądają w ten sposób, że ktoś. Może dojechać do szkoły autobusem publicznym? Ktoś nie może do tym, tym autobusem publicznym dojechać do szkoły, tak? Albo ta szkoła jest właśnie daleko albo blisko, i przez to może zdobyć wykształcenie, albo tego wykształcenia nie może zdobyć, i albo otwiera się komuś ścieżka, jakaś furtka w życiu, albo się ta furtka zamyka. Cały tak wyglądają. mieliśmy w te, no. na ten temat podcast, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby sobie sprawdzić, to to jest gdzieś z maja albo czerwca 2022 roku rozmowa z przedstawicielami miasto jest nasze. Dokładnie. Więc jakby to jest jakby najważniejszy problem, tak? Znaczy to jest jakby i i my to wiemy gdzieś tam, jakby to nie jest, jak ja o tym mówię, tak, to ty kiwasz głową i jakby, bo to jest zrozumiałe, ale nie, my, nie myślimy o tym, bo jakby nie pojawia nam się taki y, tak, pod tytułem nierówności, tak, jakby klasowe tutaj, tak, jakby, a to jest bardzo ważne, więc te nierówności, przestrzenne, czy geograficzne, czy terytorialne, jakkolwiek jak by to nazwać, mają kluczowe znaczenie i teraz pytanie, jakby też jest kwestia taka, że, że rozwiązywanie tych problemów, jakby, żeby rozwiązać te problemy potrzebne nam są trochę inne narzędzia niż te stare nierówności. Tak jak mówiłem, podatki są starym i sprawdzonym sposobem na rozwiązywanie nierówności klasowych po prostu. Tak. Czyli ci, którzy mają trochę więcej, powinni dzięki, dzięki temu czy powinni podzielić się tym, co zarobili dzięki temu, że mogli to zarobić w takim społeczeństwie dzięki, nie wiem, dotacjom państwowym, czy pracy innych osób, i tak dalej, tak? Jakby ten temat już mamy ogarnięty, to już ta dyskusja się odbyła. Można udawać, że się nie odbyła, tak? Można udawać, że, że nie, ale jakby no, prawda jest taka, jest taka że, że, że nie wiem, w Stanach Zjednoczonych w latach 50. -tych, 60. -tych podatki były bardzo wysokie, tak? i w krajach ja, ja w swoim życiu mieszkałem jakiś czas przez jakiś czas w Holandii i jak dostawałem pensję, to miałem też zawsze taki wycinek, i w tym wycinku dos, byłem doskonale poinformowany, na co idą tak zwane moje pieniądze, tak? i spora część mojej wypłaty szła do sektora publicznego, ale ja miałem takie przekonanie, że to do mnie wróci, to znaczy, że jakby mogą korzystać z darmowej opieki zdrowotnej, ona była na dobrym poziomie, tak, świetna komunikacja publiczna, i dobra infrastruktura publiczna i tak dalej, więc, bo to jest trochę takie y, zapętające się koło, tak, że jak jakby jak ta infrastruktura publiczna jest kiepskiej jakości, to nie chcesz inwestować w państwo, bo masz takie poczucie, że ktoś się okrada, bo jakby to jest czarna dziura, w którą się w, kłada pieniądze i nic z tego nie masz, tak? Ale jak żyjesz, jak, jak się przetelepo przeteleportujesz do kraju, w którym to działa, to nagle okazuje się, że w sumie nie masz takiego dysonansu, bo wiesz, że wcześniej czy później to do ciebie wróci, tak? Bo to wraca właśnie w ten do ciebie, na przykład, nie wiem, no w Holandii to jest niesamowite, że system kolejowy działa jak autobusy, znaczy jak mieszkasz, w, ja mieszkam w Utrechcie, chcesz jechać do Amsterdamu, to nie sprawdzasz, o której masz pociąg. Po prostu idziesz na dworzec i wiesz, że w ciągu pół godziny będziesz miał pociąg w każdym kierunku. Znaczy, czy chcesz jechać do Groningen, czy do Amsterdamu, czy do Eindhoven, to masz ten pociąg. Więc ta infrastruktura publiczna, jakby, jest na niezwykle wysokim poziomie. I i więc ludzie nie mają problemu z tym, że są powiedzmy wysokie podatki, tak, no bo wiadomo, że polscy ludzie by chcieli mieć niskie podatki i świetną, jakby świetnej jakości infrastruktury publiczną, no to jest albo jedno, albo drugie trochę, tak, nie, nie da się jakby mieć niskich podatków i dobrej infrastruktury publicznej, tak? jakby. no więc, y, więc jakby chodzi mi o to już jakby stawiając kropkę tutaj, więc wiemy narzędzia dotyczące, jakby związane z tym, jak radzić sobie z nierównościami klasowymi to zostało już nieźle obczajone 70 lat temu, to się sprawdziło, i jakby tu naprawdę nie trzeba odkrywać Ameryki i koła po raz drugi. Natomiast nierówności przestrzenne to jest, nowe, jakby nowe wyzwanie, bo to działa w skali, powiedzmy, miasta, jak poszczególnych miast, Tak, nie wiem, czy wiesz, ale długość życia mężczyzn na Pradze Północ jest porównywalna do długości życia mężczyzn w Bangladeszu, a długość życia mężczyzn na Wilanowie jest porównywalna do długości życia mężczyzn w Szwajcarii i w Japonii, tak? Czyli jakby nawet w skali Warszawy mamy mm. jakby bardzo dużą polaryzację, więc mówimy, możemy mówić o tych nierównościach w skali takiej, wiesz, jakby jednej jakiejś tam wspólnoty jednego organizmu miejskiego. Możemy mówić o nierównościach przestrzennych w skali całego kraju, tak, trochę o tym mówiliśmy tutaj, mówiąc o tym wykluczeniu transportowym, czy o Warszawce, ale mamy też te nierówności przestrzenne w skali globu, tak, czyli na przykład właśnie te, to, że kraje bogate nie chcą dzielić się swoim bogactwem z krajami biednymi, więc, więc to jest tutaj bardzo ważne wyzwanie i trochę jakby nie ma tutaj gotowych odpowiedzi, my musimy sobie te odpowiedzi znaleźć. Mówisz o tym, że w Polsce chcielibyśmy mieć jak najniższe podatki, a jak najlepsze usługi publiczne i tego się nie da pogodzić. A czy myślisz, że może to mieć korzenie w tym, o czym piszesz w, właśnie w książce Hamstwo, że w polskim języku słowo państwo miało dwa znaczenia, czyli obce i wrogie państwo centralne i swojskie państwo konkretnego pana, czyli szlachcica, właściciela ziemskiego? I czy uważa, że ta istniejąca od dawna niechęć do państwa centralnego, pogłębiona jeszcze pewnie w naszym stopniu przez naszą historię, zabory itd., czy to miało wpływ na to, że te idee neoliberalne, ta takie, że podatki powinny być jak najniższe, państwa jak najmniejsze, a jak najwięcej powinno być w gestii jednostek? Czy to miało znaczenie, ta, ta e, nasza historia, to rozróżnienie na państwo centralne, wrogie i takie, którego, które jest niemile widziane, i, i to państwo swojskie dotyczące własności danego, dan, danej jednostki? No pewnie i tak, i nie. To znaczy, no, Polska nie jest jedynym krajem, w którym neoliberalizm stał się bardzo popularny, tak to jest to była idea, nie wiem, ideologia totalnie globalna, tak jak się weźmie, nie wiem, Naomi no, Klein do ręki, no, to ona tam bardzo wyraźnie pokazuje, jakby jak mniej więcej w tym samym czasie, prawda, czyli od lat powiedzmy, 70. XX wieku, w różnych zakątkach świata nagle okazuje się właśnie, że ludzie wpadają na bardzo podobne pomysły i zaczynają twierdzić, że państwo w ogóle jest bez sensu że trzeba dawać bogatym, bo jak się daje bogatym, to wszyscy na tym zyskują i tak dalej, i tak dalej. Więc Polska nie jest wyjątkiem, jakby jest totalną jakby regułą. więc Tak, ale też bardzo dobrze się przyjęły te idee w latach 90-tych no i właśnie. też nie było, wydaje mi się, refleksji u nas szerzej w dyskusji publicznym na ten temat. Wydaje mi się, że te kręgi, które na ten temat dyskutują i kwestionują to, to jest bardziej środowiska takie około lewicowe, właśnie takie bardziej, nie wiem, społeczne, natomiast w ten taki mainstream polityczny wydaje mi się, że nie przeszedł takiej refleksji, która byłaby porównywalna z tym, co się wydarzyło na, po kryzysie na zachodzie w kryzysie 2008 mhm. roku. Tak, więc właśnie bo o to mi chodziło, że generalnie ten trend był globalny, natomiast w każdym kraju jakby ten neoliberalizm wpadał trochę na inny grunt i, jakby innymi, innym materiałem się żywił, jakby miał inny kompost, jakby inną, inny nawóz w pewnym sensie. tak? No i w Polsce ten kult, znaczy, ja myślę, że tutaj kluczowe było jednak, jakby kult właś, własności i właścicielstwa, i to ja pokazuję w tej książce, tak? że w Hamstwie, że mm, Polska dawna Polska, Rzeczpospolita, szlachecka, jak to yy, yy, znamy to z podręczników, to hasło, że to, nie był, że to był kraj, w którym, yy, to nie jest tak, że szlachta rządziła, bo szlachta była bardzo zróżnicowana i tak naprawdę rządzili ci, którzy byli właścicielami ziemskimi yy, i to oni trzymali stery tego kraju w swoich rękach, więc to nie było to, to mityczne 10%, tylko bardzo, bardzo mniej, o wiele, wiele mniej. I to jakby nie jest też moja teza, tylko to jest teza Jerzego Liedlickiego i Jerzego Topolskiego sformułowana w latach 60. XX wieku na podstawie badań historycznych. Więc ten kult własności, własności prywatnej. To być może jakby jego konsekwencją jest między innymi właśnie niechęć czy, czy obcość, czy znaczy niechęć wobec własności publicznej, czyli państwa właśnie rozumianego już jako dobro publiczne, prawda? To jest rozumienie państwa XIX-wieczne, którego, które, a w tamtym okresie Polska własnego państwa nie miała, więc my w pewnym sensie mamy to archaiczne państwo, tak, które jest takim właśnie prywatnym folwarkiem. No więc, więc tak, no i, i w latach 90. to nie przypadek, że ta klasa średnia, właśnie ci właściciele, przedsiębiorcy budowali sobie takie tak na przedmieściach miast. Ten, ta estetyka neoszlachecka, czy właśnie to był moment, w którym wszyscy sobie dorabiali herby, prawda? I wszyscy ten, i, i to był też boom w na, na badaniach historycznych na okres boomu badań nad właśnie historią szlachty i tak dalej. Więc myślę, że tutaj jakby tym, tym kluczowym. Zjawiskiem, które łączy ten neoliberalizm, z, z tą dawną polską historią, właśnie jest figura własności właściciela, tak? I, I to jest jakby taki ten materiał powiedzmy, historyczny, który został aktywowany przez globalny neoliberalizm w latach 70. który był wcześniej taki trochę bardziej wyciszany i, i, i marginalizowany przez dyskusji publicznej, powiedzmy do lat plus minus wiadomo, tak? 70-XX wieku. Mhm. Chciałbym teraz porozmawiać przez chwilę o zjawisku petrodolarów, któremu w kapitalizmie poświęcasz dosyć duży fragment. Mianowicie może przybliżę pokrótce o co chodzi, żeby słuchacze, którzy nie znają Twojej książki, mieli mniej więcej pojęcie o czym rozmawiamy. Mianowicie chodzi o to, że w, po Ukraińco w II wojnie światowej, kiedy kształtował się nowy ład polityczny, gospodarczy, to podczas konferencji w Bretton Woods został utworzony nowy system gospodarczy, przy czym dolar miał być wymieniany na złoto jako jedyna waluta na świecie, a pozostałe waluty miały być łatwo wymienialne na, na dolary. No, i ten system istniał do lat 70., kiedy został, ta wymienialność na dolary została rozmontowana i Stany Zjednoczone nie były ograniczone tak, dolarów na złoto została rozmontowana i Stany Zjednoczone nie były ograniczone tymi obowiązkowymi rezerwami złota, jeżeli chodzi o ilość pieniędzy, którą mogą emitować. I to jest jedna strona tego zjawiska. A druga strona to jest fakt, że po II wojnie światowej, w tej drugiej połowie XX wieku, handel ropą, która zastąpiła węgiel jako taki podstawowy surowiec energetyczny wykorzystywany na świecie, ta, handel ropą na świecie był zawsze odbywał się w dolarach. No i w związku z tym wszyscy potrzebowali tych dolarów, ponieważ on był, był potrzebny do tego, aby handlować ropą, ale też innymi dobrami na międzynarodowych rynkach. Były pożądane jako rezerwy, rezerwy walutowe w poszczególnych krajach. No i ten system dawał uprzywilejowaną pozycję Stanom Zjednoczonym. No i odejście od tej wymienialności na złoto jeszcze nakręciło takie zjawisko, że w związku z tym, że Stany Zjednoczone mogły emitować duże ilości waluty, to mógł nastąpić rozwój gospodarczy za pieniądze które były emitowane przez stany zjednoczone rozwój gospodarczy w azji wschodniej i te kraje azji wschodniej przede wszystkim chiny najbardziej skorzystały na tym że ten system został zmodyfikowany że tej wymienialności na złoto ona nie została utrzymana no i dziś widzimy też czarne strony tych zjawisk, bo z jednej strony mamy pozytywy, jak wyciągnięcie setek milionów ludzi z biedy, ale z drugiej strony mamy też łatwość eksternalizacji emisji dwutlenku, dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, co łatwo było po prostu przenosić tam, gdzie nie ma, nie jest to jakimś priorytetem albo nie jest tematem w debacie publicznej. No i dotyczące tego dwa pytania. Czy Amerykanie może trochę nie plują sobie w brodę, że pozwolili Chinom tak się rozwinąć, nie kontrolując tego, do jakiego to stanu doprowadziło, co widzimy teraz po rywalizacji globalnej chińsko-amerykańskiej? A dwa, czy w ogóle Stany Zjednoczone mogły wtedy, w latach 70., postąpić inaczej, jakoś inaczej zmodyfikować ten system gospodarczy, żeby raz utrzymać możliwości zwycięstwa w, nad Związkiem Radzieckim w zimnej wojnie? pomóc ludziom w krajach rozwijających się w wydźwignięciu się z biedy, ale jednocześnie, żeby nie stymulować tych takich zjawisk, jak właśnie pompowanie emisji gazów cieplarnianych, eksternalizacja kosztów środowiskowych i tak dalej. Czy wtedy, w tamtych latach, tak patrząc z swojej perspektywy, badacza historii gospodarczej, czy była jakaś inna droga, czy trudno to w ogóle oceniać z, nawet z tej perspektywy czasu? Ale czy była pewna inna droga z perspektywy amerykańskiego państwa, czy. No bo Stanów Zjednoczony na krótką albo średnią metę z pewnością się to opłaciło, no bo mieli możliwość emitowania, nadal mają możliwość emitowania w zasadzie nieskończonych ilości pieniędzy, bo nie ogranicza ich to, że muszą mieć jakieś rezerwy złotowe. Które są pokryte już, robiąc taki duży skok, myślę w Europie, tak? Czy jakby na tym polega idea petrodolarów, że odchodzimy od systemu, w którym Pieniądz, op jakby oparty jest na kruszcu, do pieniądza, który de facto oparty jest na ropie. To jest jakby materialna podstawa jakby tego, tej, tej waluty. Tak? Stąd ta idea petrodolaru. Tak? No tak, tak. Nie powiem, hmm. bo nie wszyscy. Hmm. To Jasne, mógł, mógł być nie? trochę za bardzo skrótowy ten mój opis. No i pytanie, czy w Stany Zjednoczone, patrząc ze swojej perspektywy w latach 70., postępowały racjonalnie, bo zwiększyły sobie możliwości e, życia, tak jakby. Na, na kredyt emitowania tych, mhm. w cudzysłowie na kredyt, emitowania tych dolarów w nieograniczonej ilości i e, kupowania dóbr z importów w większych ilościach niż miało to miejsce wcześniej, co umożliwiło im zwolnienie, dodatk uwolnienie dodatkowych środków i w konsekwencji też ułatwiło zwycięstwo nad e, Związkiem Radzieckim. No tak, nieco tak. później, ale dzisiaj z, widzimy bardzo wyraźnie ciemne strony tego zjawiska: czyli to, że w ciągu ostatnich 30 lat wyemitowano więcej gazów cieplarnianych niż przez całą poprzednią historię ludzkiej cywilizacji. Czy była jakaś inna droga, podówczas w latach 70., gdzie dużo różnych dyskusji się, się odbywało, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, która mogła uniknąć? Tego typu zjawisk, które przez dekadę się nasiliły i które teraz obserwujemy, i tak trudno jest nam odejść od y, y, tej gospodarki opartej na emitowaniu y, spalaniu mm. paliw kopalnych i, i w związku z tym emitowaniu gigantycznych ilości dwutlenku węgla. Jasne. No tak, to są bardzo ciekawe kwestie. Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone postąpiły z ich perspektywy bardzo racjonalnie, bo jakbyś się przeniósł do lat 70. to to był taki moment, w którym wszystkim się wydawało, że to y, zachód. Kapitalistyczny przegrywa, tak że to jakby już jest drugi. To był, tak, nie wiem, z perspektywy 74 75 roku, to wyglądało na to, że Stany Zjednoczone i w ogóle cały Zachód pogrąża się w kolejnym kryzysie, kolejnym po latach kryzysie lat 20. i 30. -tych. Wydawało się, że kraje socjalistyczne są po raz kolejny odporne na kryzysy bo jak spojrzymy na historię lat 30. i 20. bloku sowieckim, to nie było kryzysu ekonomicznego. Był wielki terror, i inne jakby rzeczy, natomiast jakby z punktu widzenia czysto ekonomicznego te kraje da, dały, dawa, da, dawały radę. Więc ekonomiści w latach 70. byli przekonani, że kapitalizm zachodni kończy się, że to jest koniec i że to jakby, to tak naprawdę przyszłość to są gospodarki planowe, gospodarki, gospodarki socjalistyczne. Polski kryzys Czyli to, co się wydarzyło w 79 i 80 roku, to był pierwszy kryzys ekonomiczny gospodarki socjalistycznej i, taki, to, i to jest totalny moment z, zwrotny, również w tym, z, tym, z tego względu, że Amerykanie, podnosząc właśnie stopy procentowe, zaczynają używać polityki finansowej jako pewnego narzędzia wręcz militarnego. Tak? No i stąd polski dług, między innymi, który staje się bardzo ważnym czynnikiem który doprowadzi najpierw do kryzysu lat 80., a później sprawił, że socjalizm w bloku wschodnim upadł, a jednocześnie, a faktycznie Ameryka wchodzi w taką symbiotyczną relację właśnie już w latach 80. z krajami Azji Wschodniej, najpierw Japonia, tak, Korea i później Chiny. A więc powiedzmy z perspektywy roku 1900, czyli w roku 70, 1970 wyglądało, że Ameryka przegrywa, w roku 1980 to się odwróciło. W 1990 wyglądało na to, że Ameryka wygrywa i w ogóle jest super, prawda? A po 2001 okazuje się, że być może jednak nie i 2008 jakby był takim dowodem na to, że, że coś tutaj się jakby z amerykańskiej perspektywy zepsuło. No i najważniejsza rzecz, której Amerykanie nie widzieli, to jest to, że deindustrializacja nie jest najlepszym pomysłem. Tak? To znaczy, to co się wydarzyło od lat 80. w Ameryce, to jest bardzo potężna deindustrializacja i przeniesienie tego całego wysiłku produkcyjnego do innych krajów, głównie do Azji Wschodniej i do Chin. Stąd Chiny stały się tak zwaną fabryką świata, co dało Chińczykom bardzo dużą władzę, tak? najpierw ekonomiczną. Wszyscy się śmiali w latach 90., jeszcze pamiętam, co z tej Chińszczyzny, tak ze złej jakości. Towarów, które były imitacjami tego, co było na zachodzie, ale ewidentnie widać, że krok po kroku Chińczycy zbudowali bardzo potężną maszynę ekonomiczną. Na eksporcie, to też jakby jak spojrzymy na historię gospodarczą, to tak dokładnie to wyglądało. Brytyjczycy też zbudowali swoją potęgę na eksporcie. Więc historia gospodarcza pokazuje, że eksport jest jakby taką najlepszą bronią ekonomiczną. Problem polega na tym, że niemożliwa jest gospodarka, w której są same kraje eksportujące. Czyli, znaczy, jak ktoś eksportuje, to ktoś musi importować. I ewidentnie te bieguny, jeżeli chodzi o polityczny rozdział władzy, no, się bardzo zmieniły od, w ciągu ostatnich 20-30 lat, i jakby ten idea deindustrializacji w Stanach była głównym, głównym powodem, dla którego im się to udało, czy znaczy to, to zostało, oni się na to, oni na to przystali. <coughs> Natomiast no, bo ta, ta książka Kapitalizm, ona wyszła w 2017 roku. Ona stara się zmierzyć jakby z tym mitem Ameryki. I tym, z tym takim przekonaniem, że to jest kraj, który świetnie funkcjonuje. Ten mit jeszcze wtedy był bardzo silny. Tamtego, czy w ogóle Zachód? tak? Ja tam stawiam taką tezę, że generalnie ten anglosaski, atlantycki kapitalizm, czyli brytyjsko-amerykański, kończy się w tym sensie, że to już nie jest, to już nie jest centrum wszystkiego. Tak? Mm -hmm. że, że ten świat geopolityczny, ekonomiczny kulturowy już nie jest, nie jest jednobiegunowy. No i od tamtego czasu co się wydarzyło? Wydarzył się Trump, tak? wydarzył się Brexit i faktycznie taka dosyć duża, może nie marginalizacja, marginalizacja na pewno Wielkiej Brytanii, tak? globalna, ale też wyłonienie się tych innych biegunów. Jedyna rzecz, którą tutaj trzeba pamiętać, to jest to, że tak, Ameryka przestaje już być centrum, jeżeli chodzi o życie polityczne, życie ekonomiczne, polityczne, również a społeczne itd. Natomiast militarnie cały czas ma absolutnie bezprecedensową przewagę nad pozostałymi krajami. Przewaga Ameryki w stosunku do pozostałych krajów jest jakby żaden kraj nigdy w historii ludzkości nie, nie ma tak wielkiej przewagi nad całą resztą militarnej. No I teraz widzimy, jakby co się działo dzieje teraz w Ukrainie podczas tej wojny. Pokazuje, że to być może jednak ma duże znaczenie, tak? Że więc być może jednak ta strategia ekonomiczna, na którą Stany Zjednoczone się zdecydowały, jakby nie była aż taka zła, bo koniec końców zatrzymali w swoich rękach to, co jest najważniejsze, czyli silną armię, która jest w stanie jednak. Utrzymać tą bardzo centralną pozycję Stanów Zjednoczonych. Więc taka jest krótka odpowiedź, bo to jest jakby bardzo ciekawy temat i bardzo dużo, tutaj moglibyśmy jeszcze długo mm -hmm. rozmawiać. Tak jest tutaj bardzo dużo wątków. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. Czy były inne możliwości? No myślę, że były. I bo to jest, to jest taki paradoks, że to, o czym tutaj mówimy, tak, że ten świat, w którym powinniśmy bardziej dbać o to, co jest, że mniej wytwarzać, trochę ograniczyć konsumpcję. Nie wiem, jeść lokalne jedzenie a, nie jedzenie, a nie truskawki w styczniu, które ktoś przywozi, tam nie wiem, z innego kontynentu i tak dalej, to bardzo przypomina to, w jaki sposób ludzie żyli w Polsce w latach nie wiem, 60., 50., tak? I to jest jakby ten największy dyskomfort, z którym musimy się mm -hmm. skonfrontować. Tak więc na przykład, nie wiem, idea ogródków działkowych, tak, jakby, no, teraz nowy renesans super, jakby sprawa. To był totalnie perlowski pomysł, tak? Mówi się teraz dużo nie wiem, o mieście 15-minutowym. Osiedla, blokowiska są wymyślone jako miasta 15-minutowe, tak gdzie w ciągu 15 minut yy, pierwszą masz wszystkie usługi, które są ci potrzebne. Więc ja myślę, że to jest jakby największa tragedia ostatnich powiedzmy, 30 lat, że bardzo dużo dobrych rozwiązań, które też ma, yy, które też mają bardzo korzystne środowiskowe konsekwencje. Które były wdrażane w różnych miejscach na świecie, pod różnymi, powiedzmy, parasolami politycznymi. W Polsce to był PRL, tak? który te rozwiązania wdrażał, że one były obśmiewane w latach 90. i 2000., a teraz okazuje się, że są super. Tak? Okazuje się, że, że to są bardzo sensowne rozwiązania. Te środowiskowe, ekologiczne kwestie nie były jakby. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o powody, dla których zbudowano, nie wiem, na przykład osiedla z wielkiej płyty, prawda? Ale okazuje się, że one są wiele bardziej ekologiczne niż, nie wiem, rozlewająca się suburbanizacja lat 90. Więc myślę, że to jest największa. Jakby ja nie jestem, jakby lubię demokracji i bardzo się cieszę, że w Polsce możemy wybierać rząd i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby nie, nie tęsknię do Perelu. Nie wiem, fajnie, że nie mamy cenzury i tak dalej. tak? Fajnie, że. Że mogą mieć związki zawodowe, wolne i tak dalej, ale yy, więc myślę, że taka inna ścieżka, w której jakby tamte yy, społeczeństwa socjalistyczne, gdyby mogły wyewoluować we, w bardziej demokratyczny sposób, myślę, że to, byłoby, to byłby ciekawy kontrmodel. I to jest też jakby to jest to, co też pokazują badania historyczne, tak, że, że wszystkie dobre rzeczy, które działy się na zachodzie po, po wojnie, działy się dzięki temu, że oni mieli straszak. Pod tytułem komunizm, tak? Znaczy, że elity polityczne krajów zachodnich wiedziały, że muszą jakby zdecydować się na bardziej prospołeczne, bardziej równościowe i też bardziej ekologiczne rozwiązania bo bali się tego, że dojdzie do mniej lub bardziej oczywistej rewolucji, tak? W latach 20-tych, 30 w Niemczech to było, no to się wszystko działo, tak? Bardzo, w latach 70 przecież to były, w 68 roku w Stanach Zjednoczonych tam była normalnie wojna domowa w niektórych miastach, tak? Czołgi wjeżdżały na ulice Baltimore, Waszyngtonu i Detroit, jakby tam było, naprawdę się działo bardzo, bardzo poważne rzeczy, tak politycznie, tak? Więc nie wiem, w latach 70., 80. w Europie był eurokomunizm, czy generalnie, jakby ten straszak komunizmu był bardzo, bardzo silny. I to był jeden z powodów, dla których te, to państwo dobrobytu zachodnie się pojawiło. Jakby nikt nikomu, to jest jakby też taki wniosek, który jakby ja wyciągnąłem z tych badań, z tych książki, Hamstwo, że generalnie historia polityczna pokazuje, że nigdy nic nie zostało dane na złotej tacy, to znaczy każda fajna rzecz, którą mamy teraz, to, że dzieci nie muszą chodzić, że mogą chodzić do szkoły, a nie pracują w fabryce, to, że kobiety mogą głosować, tak, że, to, że mamy wolność słowa i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to zostało wyszarpane oddolną walką polityczną ruchów społecznych, najczęściej. Tak? Bardzo często to jest później przedstawiane jako taki akt dobroczynności, na przykład właśnie zniesienie pańszczyzny, a okazuje się, że nie jest tak, że pańszczyzna została zniesiona, bo jakiś car pomyślał, że to jest fajny pomysł, tylko po prostu wcześniej, parę lat wcześniej w Królestwie Polskim doszło, doszło do ogromnej fali strajków rolnych, po prostu. Więc tak to trochę jest, że no i dlaczego ten, jak, jak doszło do obalenia komunizmu, no w 88 roku była też potężna fala strajków w Polsce, tak, a wcześniej w roku 80. Więc każda fajna rzecz, którą, którą mamy, dobra rzecz, jakby została gdzieś tam oddolnie wywalczona. No więc, więc, więc tak, no i trochę musimy teraz do tego wrócić i o tym pamiętać, i wywalczyć te ważne rzeczy, które są ważne i dla nas, i jakby dla kolejnych pokoleń, które będą zamieszkiwały, mam nadzieję, tą planetę. No tak, to jest bardzo istotne i powinniśmy o tym pamiętać. A czy bo wspominałeś o deindustrializacji, o tym, że ona prowadziła w znacznym stopniu? Oczywiście biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę czasową, do obniżenia często poziomu życia w klas niższych czy klas średnich w Stanach Zjednoczonych. I chciałem w tym momencie powrócić do wątku, którym, o którym napomknęliśmy wcześniej, w wcześniejszej części rozmowy, czyli do gwarantowanego dochodu podstawowego, czyli że każdy powinien dostawać określoną kwotę niezależnie od tego, od wszelkich innych warunków. I to jest pomysł, który był rozważany w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Nixona i był bardzo bliski Nixon wprowadzenia tego, tego rozwiązania w życie. I czy myślisz, że wprowadzenie tego w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie doprowadziłoby do zapewnienia większej stabilności tego systemu? Bo widać, że różnice majątkowe, które się nasilają w Stanach Zjednoczonych, nakręcają dodatkowo polaryzację społeczną i, i te Polaryzacja polityczna w Stanach Zjednoczonych jest w tym momencie niesamowicie silna. Nie było tak od dekad, a, a może nawet i, i, i dłużej. No i pytanie, czy gdyby to rozwiązanie wtedy zostało wprowadzone w Stanach Zjednoczonych i gdyby, co bardzo prawdopodobne, jeżeli Stany Zjednoczone by to wprowadziły, to możliwe, że na przykład Europa Zachodnia poszłaby za ich śladem. Czy gdyby. Doszło jednak do wprowadzenia w tamtym czasie gwarantowanego dochodu podstawowego jako takiego rozwiązania. To czy kapitalizm dzisiaj wyglądałby znacząco inaczej? Myślę, że tak. To znaczy, jakby dlaczego w ogóle to rozmawiamy? Dlatego, że jakby żyjemy w świecie, w którym pracujemy za dużo, pracujemy głównie po to, żeby pracować, znaczy, żeby nie robić innych rzeczy, natomiast jakby z punktu widzenia ekonomicznego jest to niepotrzebne, więc moglibyśmy spokojnie. No, Keynes miał taki słynny esej z lat, lat, lat 30., gdzie przewidywał, że właśnie ze względu na postęp technologiczny za 100 lat, czy mniej więcej teraz, będzie można odwrócić relację między weekendem a, a tygodniem roboczym. Tak? Czyli wyobraźcie sobie sytuację, w której nie pracujecie 5 dni w tygodniu albo 6, tylko pracujecie 2 dni w tygodniu, a przez 5 dni możecie zrobić to, to, na co macie ochotę. No I co by się działo? No, pewnie przez pierwsze parę miesięcy ludzie by odsypiali a potem robiliby to, na co mają ochotę. No i jakby to jest, yy, mi się ta idea podoba, ale myślę, że jak jesteś gościem, który jakby rządzi jakimś krajem, to to jest jakby to, jakby to jest koszmar, bo to jest jakby czysta anarchia. Po prostu ludzie robią nagle to, co, to, co chcą. No. Yy, więc, yy, no i właśnie to pokazuje David Graeber tak, w książce Prace bez sensu, że, yy, że jesteśmy utrzymywani w jakimś takim kieracie, właśnie ty, jak chomiki na tej bieżni, że, że pracuje. Z drugiej strony, czy to nie jest takie też trochę czy nie, nie, nie pobrzmiewały tutaj echa, tego, co mówiły, nie wiem, klasy wyższe, kiedy proponowano, aby dać wolny weekend robotnikom, że co oni będą robić i będą. Nie, dokładnie, tak, tak. No i to, to, jest, to był na przykład paradoks PRL-u, tak? Że z jednej strony, ja pamiętam, jakby ja, ja zrobiłem doktora to PRL-u, więc pamiętam ten moment, kiedy pojawiły się wolne soboty. Tak? Jakie to było jakby Ludzie, wiesz, zapominasz o tym, ale ludzie generalnie pracowali sobota była dniem pracującym przez jakby większość PRL-u, tak? Ludzie mieli jeden dzień wolny, więc jakby to było bardzo duże osiągnięcie. Natomiast generalnie było takie przekonanie, że tych dni wolnych od pracy ma być coraz więcej. Tak? No i znowu dochód gwarantowany, no było takie hasło, znaczy. W Stanach Zjednoczonych w prl było coś na, 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 na kształt dochodu gwarantowanego, znaczy była praca gwarantowana, każdy musiał mieć pracę i praca to hasło, tak, czy się stoi, czy się leży, tam tysiąc złotych, czy tam sto złotych się należy. No PRL był krajem, w którym nikt nie musiał bać się, że wyląduje na ulicy, tak. To był kraj, który de facto jakby otoczka, powiedzmy jakby system był inny, ale generalnie efekt był taki, że ludzie mieli Dach nad głową i nie musieli się bać, że nie będą mieli co, co włożyć do, do garnka. Czyli takie jakby takie najbardziej elementarne, podstawowe funkcje życiowe, które są takim basiciem, tak. Znaczy ja uważam, że świat, w którym ludzie muszą martwić się o takie dwie elementarne rzeczy, jest okropnym światem, jakby, i najgorsze jest to, że, że, nie, jakby, że moglibyśmy spokojnie inaczej zorganizować nasze społeczeństwo. I jakby nic na, chodzi mi o to, że jesteśmy na tyle bogaci, że moglibyśmy spokojnie jakby żyć w świecie, w którym jakby nikt się nie musi o to martwić, tak? No i jest taka świetna książka Aleksiego Jurczaka właśnie o Rosji w latach 70-80, gdzie jakby nie było takiego kryzysu jak u nas, gdzie on właśnie pokazuje, że to był. Jakiś Moment, w którym ludzie tak naprawdę mogli, wybierali często prace takie, które właśnie dawały, tam nie wiem, osoba, która zamiatała ulicę, czy pracowała jakieś tam kotłowni, stróż kotłowni, tak? Czy generalnie pracowano tam 2-3 trzy, trzy dni w tygodniu, to dawało taki. Elementarny dochód, który pozwalał, właśnie, opłacić rachunki i kupić coś do jedzenia. I w czasie wolnym, jakby ci ludzie byli przed artystami, tak? Czyli, jakby taki e, ten system dochod gwarantowanego dochodu działał gdzieś tam na obrzeżach tego systemu socjalistycznego. I e, dzięki temu, na przykład, no nie wiem, to był taki moment jakby dużego renesansu kulturowego, że ludzie, którzy spędzali, nie wiem, dwa czy trzy dni w tygodniu robiąc jakąś pracę, tak? Która, jakby, w której, e, która była po prostu pracą która im zapewniała taki egzystencjalny byt, a w tym czasie, który mieli jakby dla siebie, robili to, co kochali, więc ja bym na przykład chciał żyć w takim społeczeństwie, w którym jakby nie musimy się spełniać w pracy, tak? w którym jakby nie ma to znaczenia, jaką masz oficjalną pracę, tak? gdzie, nie, gdzie nie oceniamy siebie. Tak? Gdzie nie, to nie jest tak, że pierwsze pytanie, jak zadajesz nie wiem, na imprezie, a co, a co robisz, tak? gdzie pracujesz. Tak? Jakby, że, że praca jakby nie jest i dzięki temu też nie wartościujemy siebie poprzez pracę. Tak? Czyli nie zakładamy, że nie wiem, profesor Uniwersytetu Warszawskiego jest bardziej wartościową osobą niż osoba, która pracuje w sklepie. Tak? Bo ja uważam, że tak nie jest i chciałbym, żebyśmy żyli w społeczeństwie, które to gdzieś tam to odzwierciedla, prawda? No ale to nas prowadzi właśnie już takie dosyć niewygodne psychologicznie rejestry, bo to by oznaczało, że na przykład, nie wiem, no profesor Uniwersytetu Warszawskiego nie jest na szczycie jakby tabeli płacowej, tak? Ale nie wiem, gdzie prezes banku i pani pracująca, czy pan pracujący w sklepie mają takie same dochody. Ja bym chciał, żeby żyć w takim społeczeństwie. Uważam, że to byłoby fajne społeczeństwo, tak? gdzie, gdzie działoby się dużo ciekawych rzeczy. I ten moment właśnie w Europie, czy wschodniej, czy zachodniej, właśnie w latach 60., -tych, 70., -tych, gdzie de facto tak to wyglądało, tak? Czy, czy to po, po obu stronach żelaznej kurtyny ludzie nie musieli się martwić o taki, taki, taki basic egzystencjalny? To był moment, gdzieś tam, takiej największej też erupcji twórczości kulturalnej, jakby no, to był w ogóle wspaniały kulturowy moment. I to właśnie pokazuje, co mogłoby takie rozwiązanie, jak właśnie dochód gwarantowany zapewnić. I tak jak mówię, no to jest coś, co gdzieś tam już było, tak? My teraz rozmawiamy trochę w innym kontekście, Inaczej pewnie byśmy to zorganizowali tak czysto technicznie, tak? Ale sama jakby idea jest dosyć stara i ona się w wielu miejscach sprawdziła. Więc no i teraz pytanie, dlaczego to się nie wydarzyło? No bo nie było oddolne, jakby, czy ta, oddolna, ta oddolna presja być może nie była zbyt wystarczająco silna, tak? Jak się spojrzy na, na postulaty Solidarności, no to to był totalnie jakby ideałem Solidarności było wprowadzenie jakby państwa dobrobytu. Tak, a nie w ogóle wycofanie państwa i prowadzenie tych neoliberalnych No Tak, to jest coś, co oczywiście często zapominasz, na przykład no skrócenie wieku emerytalnego było tak, z postulatów. Tak, tak. Więc, więc to było coś, co było bardzo, bardzo że tak na tapecie po obu stronach żelaznej kurtyny w tych latach 60., 70., 70. i jeszcze 80. No ale nie udało się to tak. Potem inne, inne opowieści stały się opowieściami dominującymi. tak? I teraz trochę musimy odkręcać. Te narracje, właśnie nie wiem, neoliberalne, no i straciliśmy bardzo dużo czasu. I ten czas, tak jak mówisz, jakby, wracamy trochę do punktu wyjścia, odkrywamy trochę Amerykę i koło na nowo, a w międzyczasie doszło do tego wydarzenia, że właśnie wyemitowaliśmy największej ilości CO2 w historii ludzkości i trochę budzimy się z ręką w nocniku niestety. Niestety tak, a o opowieściach z kolei rozmawialiśmy w ostatnim odcinku z Marcinem Napiórkowskim. Więc, jeżeli ktoś ze słuchaczy lub słuchaczek nie słuchał, to myślę, że warto zapoznać się też z tamtą rozmową. Wracając jeszcze na moment do zjawiska petrodolarów, chciałbym jeszcze zapytać o, o jedną rzecz. Czy myśli, że to zjawisko w tym momencie nadal jest ma takie znaczenie, jakie miało przez te wiele dekad po zakończeniu II wojny światowej? Są komentatorzy, którzy twierdzą, że przyczyną główną, dla której Stany Zjednoczone zaatakowały Irak, była nie, był nie terroryzm, nie ropa, nie broń masowego rażenia, tylko był, był fakt, że Saddam Hussein chciał zacząć rozliczać się za ropę w euro, a nie w dolarach, co by spowodowało, że nie, groźny precedens dla Stanów Zjednoczonych, bo ten dolar mógłby zacząć tracić to swoją magię, tą, tą swoją cechę. Waluty, która jest pożądana przez wszystkich jako, jako rezerwy światowe, i niektórzy krytykują to mówiąc, że nie, że wolumen handlu ropą wcale nie jest taki duży, ale jak popatrzyłem sobie na liczby, no to przy 90 milionach baryłek dziennie, czyli takie wydobycie, które się mniej więcej utrzymuje od dłuższego czasu, to jest mniej więcej taki, taki poziom wydobycia. Nawet przy 60 dolarach za baryłkę, to są w sumie handel roczny samą ropą, nie mówiąc o innych surowcach, to jest prawie 2 biliony dolarów, czyli 2 trzecie chińskich rezerw dolarowych. Więc to myślę, że faktycznie mogłoby mieć znaczenie dla podkopania tej roli roli dolara, jako tego kluczowej waluty rezerwowej świata, przynajmniej w jakimś stopniu. No i to, to jest jedna rzecz, a druga. Czy biorąc pod uwagę, że, to, że tak duże korzyści płyną z faktu, że handel surowcami energetycznymi jest rozliczany w dolarach, to czy w interesie elit politycznych Stanów Zjednoczonych jest faktycznie dekarbonizacja i odejście od, od surowców energetycznych? To jest jak właśnie czytałem i Twoją książkę, i, i parę innych publikacji, które traktują o tym cewisku to zacząłem się zastanawiać, czy ta opieszałość amerykańska do dekarbonizacji, do odchodzenia od paliw kopalnych, nie jest tutaj ugruntowana w jakimś takim interesie ekonomicznym, który, jeżeli to zjawisko petrodolarów nadal ma takie samo lub nie mniejsze znaczenie, jak miało w drugiej połowie XX wieku, no to w, w jakimś stopniu by tłumaczyło to, dlaczego Stany Zjednoczone tak niechętnie, czy prezydent jest, republikański no to wtedy już w ogóle, ale demokratyczni prezydenci, yy, zobaczymy jak pójdzie Bidenowi, ale też nie mają tutaj zbyt wielkich osiągnięć. No nie mają, więc to jest takie, taka zasilająca, jakby samo napędzająca się pętla, tak? Amerykanom udało się narzucić całemu światu to, że, ich że, że, że kupno i sprzedaż ropy odbywa się w dolarach, tak? Dzięki, bo miały silną pozycję geopolityczną w pewnym momencie i zbudowały sobie korzystne relacje z krajami eksportującymi ropę. Efekt tego jest taki, że jeżeli teraz by podkopać ten monopol ropny Ameryki, tak jak mówisz, tak, to to by też. Podkopało kluczową, centralną rolę, jeżeli chodzi o, o dolara jako taką walutę światową. No więc wam, wam w interesie amerykańskich elit jest utrzymanie status quo. Tak, oczywiście. No i no, to jest właśnie najbardziej dojmujące, jeżeli spojrzymy na to, co wiemy na temat globalnego ocieplenia i kiedy generalnie dowiedzieliśmy się jako społeczność naukowa, jakie są efekty. Emisji CO2, no to generalnie nie, nie, nie wydarzyło się nic nowego od nie 20-30 lat, tak? Te raporty, które pojawiły się w latach 80., były bardzo jednoznaczne, więc w zasadzie już wtedy trzeba było by zająć się tym na poważnie. I ja sam pamiętam te, jakby te dyskusje w telewizji, tak, po prostu około nie wiem, 2004-2005 roku, że z jednej strony mamy. Naukowca, który mówi, że człowiek wpływa na zmianę klimatu, a z drugiej strony siedzi jakiś inny gość i mówi, że nie, że to jest tam nie do końca dowiedzione i tak dalej. No więc jakby to była, jakby totalnie to była ustawka. Znaczy, było wiadomo już od lat 80., że prawda jest jakby po stronie tych, którzy mówią, że człowiek wpływa na zmianę klimatu. Natomiast w mediach działy się bardzo dziwne rzeczy. Znaczy, działo się właśnie działo się ten teatr, w którym. Te, te naukowe argumenty były podważane. No więc, jakby no pytanie, dlaczego tak? I też de amerykańscy decydenci doskonale widzieli w latach 80., jakby o co chodzi. No, Pentagon nigdy, nie, jakby, jak czyta się dokumenty i materiały Pentagonu, to Pentagon nigdy nie, nie kwestionował tego, że człowiek wpływa na zmiany klimatyczne. Tylko oni, jakby, wyciągają trochę być może z tego inne wnioski po prostu, tak. W tym sensie, że po prostu budują twierdzę Ameryka, tak? I przygotowują się, jakby wyciągają trochę inne wnioski z tego. Nie zakładają, że powinniśmy się na przykład bardziej dzielić, albo właśnie, że powinniśmy się dekarbonizować, tylko dokonują takiego, takiego, takiej kalkulacji, twierdząc, że okej, okay, to po prostu Biała Ameryka, Biały Zachód musi się teraz otoczyć murem od tej całej reszty. To, że w Indiach nie będzie się dało żyć za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat, to jakby ich to nie interesuje. Wystarczy, że się ogrodzimy murem od tej niebiałej reszty i wszystko będzie w porządku, no jakby taki jest mental. Moim zdaniem takie osoby, jak może nie Trump, ale na przykład Steve Bannon, tak? który stał za Trumpem w pewnym momencie, jakby, które na jakimś tam poziomie, powiedzmy, nie yy, przeczą zmiany antro antropo genicznym, y, Zmianą klimatu, oni jakby no to, to jest ściema w tym sensie, że oni doskonale wiedzą, jaki, jaki, jest, jaki jest stan faktyczny, tylko wyciągają z tego takie trochę rasistowskie wnioski, zakładając, że po prostu, a niech ci niebiali ludzie się tam y, umierają w, w tych około równikowych y, obszarach, nas to nie interesuje. Na północy sobie świetnie. Y, Świetnie poradzimy. Więc tak, no jakby na tym polega cały dramat, że, że, że w interesie bogatych i białych, i zachodnich jest utrzymanie status quo i, i pytanie, co z tym zrobić. No, no nie wiem, znowu moje doświadczenie wskazuje, że tylko oddolne działania masowe są w stanie cokolwiek zmienić, aczkolwiek czasu mamy bardzo mało, więc tutaj prognozy są raczej bardziej pesymistyczne niż optymistyczne a czy w tym podejściu do pieniądza nie tylko do dolara, ale w ogóle pieniędzy jako takich tutaj myślę, że ponownie mogę odesłać słuchaczki i słuchaczy do twojego artykułu w magazynie Pismo w listopadowym numerze, który bardzo ciekawie ten temat traktuje. Ale to o czym chciałem, o co chciałem zapytać, bo w kapitalizmie mówi, że powinniśmy zacząć myśleć o hakowaniu pieniądza i przywołujesz pomysł Keynesa o dacie wartości pieniądza, aby nie pieniądz nie stymulował gromadzenia kapitału. Ale ja osobiście do tego pomysłu jestem sceptyczny. No bo Keynes uważa, że powinniśmy stymulować konsumpcję, a tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, powinniśmy tą konsumpcję ograniczać. Powinniśmy zamiast kupować nowe rzeczy, no to próbować naprawiać i jak najdłużej używać tych, które już mamy. I co myślisz o takich koncepcjach reformy systemu pieniężnego w ogóle? żeby pieniądz przestał być tworzony przez banki w formie komercyjnej, formy kredytu. Tego typu pomysły na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy opisywał w dokumencie Chicago Plan Revisited albo taka organizacja Positive Money miała taki dokument Escaping Growth Dependency, w którym opisywała w jaki sposób przeniesienie kreacji pieniądza z banków komercyjnych do na przykład banku centralnego Mogłoby uwolnić nas od tego obowiązkowego dążenia do wzrostu, który ułatwia spłacanie zadłużenia państwowego, ale też kredytów w sektorze prywatnym. Czy myślisz, że powinniśmy myśleć o takim zmodyfikowaniu całego, całej struktury pieniądza w takiej formie, w jakiej istnieje on obecnie, czyli że większość pieniądza jest kreowana przez właśnie banki komercyjne? Tak, to znowu tutaj musimy używać bardzo dużych skrótu, więc faktycznie, jeżeli kogoś interesuje w ogóle pytanie, czym jest pieniądz, bo tutaj oczywiście odpowiedzi są bardzo nieoczywiste, i jak, czemu on służy i czemu może służyć, i jak można go zmieniać, to faktycznie ten esej tytułem Krwawica z listopadowego pisma, być może jest takim dobrym początkiem, punktem wejścia w ten, w ten temat. Ale, więc tak, ja w ogóle uważam, że bo bardzo często bo jakby po tej lewej, powiedzmy stronie, dużo osób krytykuje kapitalizm i krytykuje pieniądz. Tak? Więc jak na przykład spojrzymy na to, jakie są pomysły na gospodarkę, czy, czy wyjście poza jakby te relacje kapitalistyczne, to zwykle to są pomysły, które omijają pieniądz szerokim łukiem, tak? czyli właśnie jakieś tam formy wymiany. Jakieś takie bezpieniężne nie wiem, banki czasu, prawda? Próby ocucenia idei barteru, że możemy się wymieniać pieniędzy. Generalnie y, ludzie, którzy starają się y, wymyśleć alternatywę do tego systemu, w którym żyjemy tu i teraz, zakładają, że pieniądz jest y, jednym głównym problemem. Ja nie uważam, że pieniądz jako taki jest głównym problemem, bo jak spojrzymy na historię ludzkości. Bo nie ma historii człowieka bez historii pieniądza. No, barter, czyli wymiana bezpieniężna, jest takie przekonanie, że kiedyś ludzie żyli, kiedyś nie było pieniądza, tak? że ludzie się wymieniali po prostu towarami, a pieniądz się w, w, w pojawił później. Badania antropologiczne, archeologiczne tego nie potwierdzają. Generalnie nie ma historii społeczeństw ludzkich bez historii pieniądza, on zwykle był po prostu wirtualny. A nie materialny, czyli to była jakaś tam forma długu czy operacji księgowej. No więc chodzi mi o to, że sam pieniądz jest po prostu narzędziem i on jest używany do, do niecnych celów, najczęściej teraz, czyli do, jakby, do gromadzenia władzy, tak naprawdę. Uważam, że pieniądz. Jest instrumentem sprawczości, czyli pozwala gromadzić władzę, i ta władza jest kumulowana w no, bardzo jakby nie, niekorzystny dla wszystkich spo sposób. Tak? No więc, więc chodzi o to, żeby, żeby pieniądz służył, trochę, służył innym celom. Tak? Czyli jakby nie chodzi o to, żeby odrzucić pieniądz jako taki i zbudować społeczeństwo bezpieniężne, bo to jest po prostu totalna utopia. To jest niemożliwe i to też nie będzie działać, tylko stworzyć taki system, w którym pieniądz służy trochę innym celom. Natomiast jakby to miało wyglądać, to jest osobna dyskusja, tak? I jakby teraz tego nie, nie rozstrzygniemy, ale to, to jest bardzo ciekawy kierunek, tak? w którym wydaje mi się, że refleksja powinna podążać. No na pewno ten temat jeszcze tu w podcaście powróci w przyszłych odcinkach. Natomiast zmierzając już do końca naszej rozmowy, w kapitalizmie piszesz, że dopiero około 10 tysięcy lat temu ludzkość zaczęła prowadzić osiadły tryb życia, parać się rolnictwem, i że wynika to z faktu, że wcześniej po prostu klimat był zbyt niestabilny, na to aby, aby coś takiego było możliwe. Czy to nie brzmi trochę jak fatalny prognostyk dla ludzkości na nadchodzące dekady czy stulecia, biorąc pod uwagę, że nawet jeżeli zatrzymamy się w ramach tych dwóch stopni powyżej ery przedprzemysłowej, o czym mówi porozumienie paryskie, to i tak te zmiany dotyczące i klimatu, przesuwania się stref klimatycznych, linii nadbrzeża morskiego. Że to wszystko będzie ulegać zmianom, że to jest dosyć niepokojący prognostyk dla ludzkości i dla naszych społeczeństw, w tej formie, w której one istnieją w chwili obecnej. No, tak. Dziękuję bardzo. <laughs> Przykro mi, ale tak, no tak, tak chyba jest, niestety. Myślałem, że jakiś może pozytywny akcent uda nam się. No to mogę inaczej to powiedzieć, bo faktycznie to jest ciekawe, tak, że człowiek jako gatunek istnieje mniej więcej plus minus 200 tysięcy lat, tak. Natomiast historia społeczeństw takich osiadłych to jest ostatnie no maksymalnie kilkanaście tysięcy lat, w zasadzie kilka tysięcy lat. Więc jak spojrzymy na to, to widzimy, że historia ludzkości, znaczy że te społeczeństwa, w którym my żyjemy, to jest totalny wyjątek, tak. I że reguła jest jakby była zupełnie inna, więc człowiek jest bardzo elastycznym gatunkiem. I okej, okay, myśmy się już przyzwyczaili do tego świata wzrostu, konsumpcji, kapitalizmu, jakkolwiek by to nazwać, który właśnie odchodzi. Być może czeka nas dość duże wyzwanie, ale być może człowiek jest w stanie się też do tego jakoś zaadaptować, i może nie będzie tak źle, jak, jak, jak to wygląda. Być może. Być może jednak człowiek nas tutaj zaskoczy jako, jako gatunek. No miejmy nadzieję. Trzymajmy za to kciuki. Przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był Kasper Pobłocki, autor książek takich jak kapitalizm, historia krótkiego trwania oraz hamstwo. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli zaciekawiła Was ta rozmowa, zachęcam do podzielenia się nią z osobami, dla których również może ona okazać się interesująca. Zachęcam także do subskrybowania podcastu Zrównoważony Rozwój, dzięki czemu dowiecie się o nowych odcinkach, gdy tylko się ukażą. Zapraszam też na stronę internetową podcastu www.zrównoważonyrozwój.org, pisane oczywiście bez polskich znaków. Gdzie znajdziecie notatki do każdego odcinka, dodatkowe linki i materiały, a od czasu do czasu także artykuły na tematy powiązane z zagadnieniami poruszanymi w tym podcaście. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.